W poprzednim odcinku Natalka opowiedziała Topci o tym, że panna Anna z Zerówki to bardzo złośliwa i niemiła nauczycielka. To właśnie przez nią Natalka nie chce chodzić do Zerówki. Na szczęście Topcia wymyśliła genialny plan. No dobrze, nagrasz ją dyktafonem, a może uda ci się ją nagrać nawet kamerką. Wtedy będziemy miały dowody na to, że taka jest i na pewno zostanie zwolniona z Zerówki i na pewno zostanie zatrudniona nowa, lepsza pani. Zobaczmy, czy Natalce uda się nagrać pannę Annę i czy zostanie ona zwolniona z pracy. Zapraszam Cię do oglądania tego i innych odcinków na kanale Topik i Topcia oraz na kanale Bajolanki. Zostaw łapkę w górę, a w komentarzu swoją ulubioną emotikonkę. Miłego oglądania! Topik i Topcia! No dobrze, Natalko, to już wszystko wiesz. Pokazałam Ci, jak włączyć dyktafon i kamerkę w moim telefonie. I na pewno mogę wziąć Twój telefon? Nie boisz się, że go zepsuję? Nie, nie boję się. No a Ty będziesz bez telefonu. No to co, wytrzymam jeden dzień. Hej, co robicie? Cześć, Natalko. Cześć, Topiku. Cześć, Topiku, jak było u Patryka? Słabo. Wygonił i mnie, i Katie. Nie chciał nas widzieć. O, rety. Czyli jest z nim naprawdę źle, skoro nie chce nas widzieć. No, słabo. A wy o czym tak gadacie? A my wymyśliłyśmy genialny plan. Genialny plan na co? No bo wiesz, Natalka ma taką złą nauczycielkę w Zerówce. Bardzo złą. Nienawidzę jej. Bije nas po rękach linijką. Co ty mówisz? No, dam Natalce mój telefon i Natalka jutro nagra pannę Annę dyktafonem, jak na nią krzyczy. O, to faktycznie dobry plan. Będziemy mogli pokazać to nagranie cioci. No dokładnie. Także Natalko, uśmiechnij się. Wszystko będzie dobrze. No mam nadzieję. Topciu, a przyjdziesz po mnie jutro do Zerówki? Tak, przyjdę po ciebie, oczywiście. Przecież będziesz musiała mi pokazać nagranie. No i zresztą będziesz musiała mi oddać jutro telefon, dobrze? Dobrze. Będę o niego dbać. Nic z nim nie zrobię. No, postaraj się go nie zepsuć. A kiedy przyjdzie po mnie mamusia? No nie wiem, pewnie niedługo, bo już jest dosyć późno. A mogę sobie pograć na twoim telefonie? Możesz, usiądź sobie na fotel, a ja pójdę na chwilę do kuchni, dobra? Bo jestem bardzo głodna. Dobrze, ja też jestem głodna. No to przyniosę ci też coś do jedzenia i pójdę się przebrać w wygodne ciuchy. Naprawdę myślisz, że ta panna Anna jest taka złośliwa? Myślisz, że Natalka mówi prawdę? No pewnie, czemu miałabym jej nie wierzyć? Już raz mi wspominała o tym, że ta nauczycielka jest wredna. Tylko ja jej do końca nie wysłuchałam. I to się dzieje od początku roku szkolnego, wyobrażasz to sobie? Tyle czasu Natalka się męczyła z tą nauczycielką. Och, mogłam wcześniej z nią o tym porozmawiać. Przestań, nie zadręczaj się. Też miałaś swoje problemy. Teraz jej pomożesz. No tak, masz rację. Dobra, idź stąd, bo chcę się przebrać. Dobra, ja też idę do kuchni. Ach, a ja przebiorę się w wygodne ciuchy. Topciu, pogram sobie w Toka Boka na twoim telefonie, dobra? Dobra, dobra, nie ma problemu. Zainstaluj sobie grę, bo ja chyba nie mam na telefonie Toki Boki. Jak można nie mieć na telefonie Toka Boka? O, ciociu, jesteś już? Tak, tak, już przyjechałam. Topciu, bardzo ci dziękuję, że odebrałaś Natalkę z Zerówki. Nie ma sprawy, ciociu. A ja wam właśnie zrobiłam kanapki. No to super, bo my właśnie przyszliśmy po coś do jedzenia. Zaniosę kanapki Natalce. Tylko nie zjedz wszystkich, ja też jestem głodna. Dobra, dobra. Ciociu, a Natalka ci opowiadała o Zerówce? A co mi miała opowiadać? No, o pannie Annie, nauczycielce z Zerówki. A coś się stało? No, stało się. Ona podobno jest bardzo niemiła. No tak, Natalka mi opowiadała, ale wiesz jak to dzieci. Na pewno kłamie, bo nie chce jej się chodzić do Zerówki. Nie sądzę, ciociu. Natalka mówiła, że ta nauczycielka bije ich po rękach, linijką. Co ty mówisz? O rety, musisz to załatwić, siostra. Oj, przestań, ona wymyśla, to są kłamstwa. Jesteś pewna? Och, ciociu, szkoda, że nie wierzysz Natalce. Idę do niej, bo czeka na mnie. Dobrze, ale my niedługo jedziemy do domu. Dobra, dobra. Jesteś pewna, że Natalka kłamie? Po co miałaby to robić? Oj, wiesz jak to dzieciaki, zrób mi herbatę.
A, no dobrze. Natalko, twoja mamusia już przyjechała po ciebie, ale chyba jeszcze będzie piła herbatę, także mamy z pół godzinki czasu. Super, bo ta gra jest ekstra i chcę w nią grać. A nie możesz w domu sobie pograć? No mogę, ale ja nie mam na czym. Tablet mi się zepsuł. Ojejciu. Ale jak do jutra będę miała twój telefon, to sobie pogram. No tylko może lepiej, żeby twoja mama tego nie widziała, bo będzie na mnie zła, że dałam ci telefon. Poza tym lepiej, żeby nie znała naszego planu, bo jeszcze się na niego nie zgodzi. Z tego, co ciocia mi powiedziała, to w ogóle ci nie wierzy w to, że panna Anna jest taka złośliwa. No nie wierzy, nikt mi nie wierzy. Chcesz kanapkę? No daj, pewnie, że chcę. Najchętniej to byś pewnie wszystkie sam zjadł. No przecież się dzielę z tobą. Dobra, dobra. Następnego dnia. Natalko, jesteś gotowa? To zrobiłam ci jeszcze kakałko, chcesz wypić? Nie cię. Dlaczego? Przecież lubisz kakałko. No dobra, to daj. Codziennie mi robisz kakałko, już mi zbrzydło. No co ty mówisz, przecież uwielbiasz je pić. Ale nie codziennie, każdego dnia. Chcę już iść do żyrówki. O, co to za zmiana? Ostatnio w ogóle nie chciałaś do niej chodzić. Ale dzisiaj chcę i zabiorę ze sobą mój pleciaciek, dobrze? No dobrze, zabierz. Czekam na ciebie w kuchni. Dobra. Już nie mogę się doczekać, aż nagram wredną pannę Annę i pokażę wszystkim, jaka ona jest naprawdę. Plan Topci na pewno się powiedzie. A, muszę wziąć pleciaciek. W nim mam telefon Topci. Proszę, Topciu, zapakuj bułkę do plecaka. Dziękuję, mamusiu, jesteś taka kochana. Topiku, a ty gdzie masz plecak? No właśnie, zostawiłem go wczoraj w szafce. Nie masz plecaka w domu? No nie, no zapomniałem zabrać ze szkoły. Schowasz moją bułkę też? No dobra, postaram ci się jej nie zjeść. Nie zjadaj mu bułki, bo będzie głodny. No, on zawsze mi wszystko zjada. Nieprawda, nie kłam. Dobra, idziemy do szkoły, bo jeszcze się spóźnimy. Pa, mamusiu. Pa, miłego dnia. Proszę się pilnie uczyć. Mamo, ja się zawsze pilnie uczę. Ja też. No dobrze, a ja się zabieram za malowanie nowych obrazów. Co to ma być? Jakie te literki są krzywe? Bardziej się postaraj. Ale ja inaczej nie umiem, bardziej się postarałem. Za mało się starasz. Weź się w garść, chłopcze. Ojej, panna Anna krzyczy na mojego kolegę. Teraz włączę dyktafon i schowam telefon do pleciaczka, a pleciaczek postawię obok ławki, żeby wszystko było dobrze słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu przyszłaś tak późno i po co ci ten plecak? Bo chcę mieć swój ukochany pleciaczek obok siebie, bo jest on śliczny i bardzo go lubię i chcę, żeby sobie tutaj leżał. Mam nadzieję, że chociaż ty napiszesz dzisiaj ładnie literki, bo twój kolega napisał je tragicznie. Proszę pani, ja się bardzo postarałem. Siadaj do ławki! Siadam, już siadam. Dzisiaj będziecie się uczyć mnożenia przez 6. Mam nadzieję, że się przygotowaliście. Proszę pani, ja nie umiem mnożyć przez 6. Nie? To ja ci dzisiaj pokażę. Albo się będziecie pilnie uczyć, albo linijką po łapach dostaniecie. Mam już was dosyć. Och, co za bachory. Proszę pani, ja potrafię wszystko liczyć. Nauczyłem się tablicki mnożenia na pamięć. Chociaż jeden dobrze się uczy, a cała reszta to zakała. I w ogóle to was tak mało. Trójka dzieci, kiedyś było was więcej. Ale dzieci pani nie lubią, dlatego nie przychodzą do żarówki. Przestań mówić, niepytana. Dobra, zapiszecie sobie teraz to, co ja wam zapiszę na tablicy. Wszystkie liczby pomnożycie przez 6 i macie się tego nauczyć na pamięć. Jak ktoś nie będzie umiał, linijką po łapach dostanie. Zero zabawy. A w końcu powiem waszym rodzicom, jakie z was nieuki. Marysia i Topcia, gratuluję. Obie dostałyście najlepsze oceny. Bardzo się postarałyście. Jestem zadowolona. Proszę pani, no ale czemu ja dostałem taką słabą ocenę? Muszę to poprawić. Dobrze, Topiku, dobrze, będziesz mógł poprawić. Siadaj do ławki. Topiku, musisz się wziąć w garść. Ostatnio znowu się opuściłeś w nauce. Ale ja słucham na lekcjach. Najwidoczniej to za mało, braciszku.
Topcia ma rację, musisz się pouczyć trochę w domu. Najwidoczniej z lekcji wyciągasz za mało wiedzy. Topiku, ja ci chętnie pomogę się pouczyć. Dzięki, Marysiu, kochana jesteś. Oh my gosh, Topik! No co? No dobrze, kochani, wracamy do lekcji. Kilka godzin później. Ja jestem tutaj najlepszy i najmądrzejszy. Wszystko umiem. Naprawdę? No to gratuluję. Och, jestem z ciebie taka dumna, słoneczko. A po ciebie co? Nikt nie przylazł? Przyjdzie zaraz moja kuzynka. Na pewno za chwileczkę będzie. No mam nadzieję, bo chcę już iść do domu. Halo, halo, Natalko, jestem już. Przepraszam, że tak późno. Hurra, Topcia już jest, ale super. No wreszcie, ile można czekać? Dzień dobry, Topciu. Dzień dobry, Natalko, jak dzisiaj było w zerówce? Tak samo jak zawsze. Dzień dobry, a ty jesteś jej kuzynką? Tak, jestem jej kuzynką. A dobrze się uczysz? Tak, raczej tak. To może byś ją nauczyła tabliczki mnożenia, bo bardzo słabo jej idzie. Proszę pani, w zerówce tabliczka mnożenia? A od kiedy to się uczy tabliczki mnożenia w zerówce? Dziecko, im szybciej, tym lepiej. Ja bardzo naciskam na naukę, żeby dzieci w końcu były mądrzejsze. Takie czasy, że ho, ho. No dobrze, do widzenia, proszę pani. Do widzenia. Och, mam już dosyć tych dzieciaków. No i co, Natalko, udało się? Tak, Topciu, włączyłam dyktafon i wszystko nagrałam. No i super, pokażemy to dzisiaj twojej mamie, dobrze? Dobrze, Topciu. Mam nadzieję, że twoja mama dobrze zareaguje i że panna Anna zostanie zwolniona z pracy. Ja też mam taką nadzieję. Chcesz swój telefon? Oddasz mi go w domu. Miejmy nadzieję, że panna Anna zostanie zwolniona z pracy i że Natalka będzie miała całkiem nową, ekstra miłą nauczycielkę. Subskrybujcie, kochani, kanał Topiki Topcia. Zajrzyjcie również na mój drugi kanał Bajolanki. Tam też czekają na was moje historyjki Toka Boka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!